Na ostatnim posiedzeniu Europarlamentu doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Głos zajął Grzegorz Braun, który w swoim stylu przywitał się z wszystkimi obecnymi na sali iście po chrześcijańsku. Nie obyło się też bez przepotężnego przemówienia Ewy Zajączkowskiej, która od pierwszych dni jako europosłanka zdaje się totalnie wymiatać. Grzegorz Braun rozpoczął swoją wypowiedź od ostrej krytyki wsparcia dla Ukrainy, argumentując, że jedynie przedłuża to konflikt i przynosi cierpienie Ukraińcom. Braun kwestionował sens militarnych działań i zasugerował, że zwolennicy tych działań powinni sami wziąć w nich udział. Laudetur Jezus Chrystus. Thank you very much. Is this some war council? Czy mam stan wojny? Czy to jest jakaś rada wojenna? Czy naprawdę będziemy walczyć? O jaką sprawę? Z kim? Jakimi zasobami? Nie pomagamy Ukrainie, przedłużając tę wojnę. Nie pomagacie ludności ukraińskiej, która szuka schronienia, ucieka ze swojego kraju. Well, dear colleague, it wasn't really a question. Drogi kolego, to tak naprawdę nie było pytanie. Ten parlament od samego początku tej nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie był dość zjednoczony. Chcieliśmy upewnić się, że zapewniamy pomoc wojskową, ale również w zakresie infrastruktury, w zakresie pomocy finansowej wspieramy ludność Ukrainy, która jasno powiedziała, że chce być częścią wolnej Europy, a nie chce w przyszłości być częścią Federacji Rosyjskiej, w której nie ma demokracji i nie ma wolności słowa. Dziękuję bardzo. Ostatnio Włochy wysłały swoje wojska na front wschodni. To było w 1941 roku. Czy pan, przepraszam, przewodniczący przerywa. Przewodniczący przerywa. Yourself personally going to fight for... Czy pan osobiście będzie walczył za sprawę? Niech pan chce tam pojechać, to niech pan, niech Bóg pana błogosławi, ale proszę nie angażować innych. Proszę nie przysparzać cierpień Ukraińcom. Pan Gambino nie był w stanie pana usłyszeć, ponieważ nie działało tłumaczenie na mównicy. Czy może pan powtórzyć tylko pytanie? Z przyjemnością powtórzę. Panie pośle, ostatnio pana kraj wysłał wojsko na front wschodni. Miało to miejsce w 1941 czy 1942 roku. Czy sądzi pan, że rząd włoski powtórzy te wspaniałe manewry i jakich wyników państwo oczekują? Bardzo proszę, niech pan tam sam pojedzie i niech pan walczy. Teraz pan Gambino, 30 sekund. Wydaje mi się, że wypowiedziałem się jasno. Premier Meloni powiedziała klarownie, że trzeba Ukrainę wspierać, wysyłając broń tylko w celach obronnych. Ewa Zajączkowska zwróciła uwagę na niesprawiedliwość wobec Polski, podkreślając, że mimo ogromnej pomocy udzielanej Ukrainie, Polska nie może liczyć na szacunek dla ofiar rzezi wołyńskiej. Za głos. Szanowni Państwo, europejscy rolnicy przez ostatnie lata są przedstawiani przez Komisję Europejską jako problem. Działania i wypowiedzi Komisji Europejskiej wskazują na to, że to rolnicy są najbardziej niechcianą grupą społeczną wewnątrz Unii i omawiany dialog nie zmieni tego wrażenia wyrobionego przez ostatnie kilka lat. W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 miliony gospodarstw rolnych. Średni wiek rolnika to 57 lat i mimo to Komisja Europejska realizuje politykę radykalnego zwiększenia kosztów produkcji rolnej wewnątrz Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając import produktów rolnych z państw trzecich. Według niektórych analiz wartość importu produktów rolnych do Unii wzrośnie o 3, a nawet 4 miliardy euro w ciągu najbliższych 8 lat. I szanowna pani,
Rolnictwo to nie jest równość płci. Rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków. Rolnictwo to konkurencyjna produkcja i proszę nie sprowadzać tej strategicznej gałęzi europejskiej gospodarki do roli absurdu. Mam kilka pytań, choć nie spodziewam się odpowiedzi, sądząc po tak niskim zainteresowaniu ze strony państwa i pań europosłów. Dlaczego Komisja Europejska buduje wizerunek europejskiego rolnictwa jako problemu dla Unii Europejskiej? Dlaczego Komisja Europejska chce zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków? Co Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podwyższanie kosztów produkcji żywności w Europie i ułatwianiu importu żywności spoza Unii? I jak ograniczanie europejskiej produkcji i liberalizacja importu z Ukrainy i państw Mercosur do Unii ma się do promowania krótkich łańcuchów dostaw żywności. Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza. Mariusz Kamiński skupił się na problemie migracji, krytykując Niemcy za ich politykę Herzlich-Willkommen, która przyciąga nielegalnych imigrantów. Wskazywał na wzrost przestępczości związanej z imigracją w Europie Zachodniej. W tym pierwszym roku, kiedy reżim białoruski Łukaszenki chciał stworzyć nowy szlak nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej przez Polskę, byłem ministrem spraw wewnętrznych. Pamiętam tysiące nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy na granicy polsko-białoruskiej skandowali Germany, Germany, Germany. Dlaczego Niemcy są dla nich takim magnesem? Odpowiedź jest prosta. Wysokie świadczenia socjalne, łatwość legalizacji pobytu, nieudolna polityka wydaleniowa. Istnienie w wielu niemieckich miastach zwartych skupisk ludności muzułmańskiej, w której łatwo się ukryć. Niemiecka polityka Herzlich-Willkommen jest samobójcza dla Niemiec i stanowi zagrożenie dla całej Europy. Jaka powinna być odpowiedź na zagrożenia związane z nielegalną migracją? Twarda obrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej i finansowanie, pani komisarz, finansowanie przez Komisję Europejską zapór fizycznych, zapór inżynieryjnych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Stosowanie prostych procedur przy wydalaniu nielegalnych migrantów z Unii Europejskiej i odpowiednie zadanowanie Frontexu i Europolu. Frontex powinien być głównie dedykowany skutecznemu odsyłaniu nielegalnych migrantów poza Unię Europejską. Mocno odpalił się również europoseł Ozdoba, który niezwykle ekspresyjnie i wyraziście wyraził swoje poglądy. Widać, że bardzo chce zabłysnąć i zdobyć poklask swoimi wystąpieniami. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli chcemy dbać o rolnictwo, to im po prostu rolnikom nie przeszkadzajmy. Narzucanie Zielonego Ładu to jest blokowanie rozwoju rolnictwa, bo rolnik przede wszystkim oczekuje tego, żeby dać mu święty spokój. Unia Europejska nie powinna się interesować, jak on jeździ, jak on żyje i czym on spala swój dom. Ten cały zrównoważony rozwój doprowadza do tego, że z Europy rolnictwo zaczyna uciekać. Dlatego, że biurokracja, regulacje dotyczą rolnika, który zamiast pracować zajmuje się biurokracją. Unia Europejska, jeżeli tego nie zrozumie, to doprowadzi do kryzysu żywnościowego. A w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej rolnictwo jest gwarancją bezpieczeństwa, tak samo jak i pozostałe kwestie bezpieczeństwa, takie jak oczywiście zbrojenia i bezpieczeństwo naszych granic. Dlatego szczególnie dzisiaj odrzućmy Zielony Ład i zostawmy rolnika w świętym spokoju, bo on tego oczekuje. Państwo, skoro dyskutujemy o bezpieczeństwie, ono jest najistotniejsze, to może po prostu warto brać przykład z Polski. W Polsce tego typu sytuacje, o jakim jest mowa, chociażby biegający 20-letni imigrant, silny mężczyzna, jeżeli oczywiście porównamy to z Niemcami, no to jest to sytuacja katastrofalna dla naszych zachodnich sąsiadów. Dlaczego? Statystyka jest bezwzględna. Tam, gdzie są nielegalni imigranci, wzrost przestępczości na tle seksualnym występuje zdecydowanie więcej przestępstw jest niż w Polsce. Polska jest krajem bezpiecznym, bo zadbaliśmy o bezpieczeństwo. Unia Europejska popełniła błąd, Niemcy popełnili błąd, więc sobie sami weźcie ten problem i nie zwalajcie tego problemu na inne kraje. Patryk Jaki ostro skrytykował podwójne standardy w Unii Europejskiej, porównując działania Donalda Tuska do autorytarnych metod Putina. Jaki oskarżył Tuska o łamanie prawa i tłumienie opozycji w Polsce, a także o hipokryzję unijnych polityków, którzy jego zdaniem ignorują te nadużycia. Świetnie, że mówicie o nienawiści, ale jak jej szukacie, to chyba warto zajrzeć na własne podwórko, do Tuska. Otóż on, używając terminologii z czasów Hitlera, ogłosił, że zrobi swoim konkurentom Norymbergę. Jego partia zorganizowała kampus, gdzie śpiewano, że miliony ludzi, z którymi się nie zgadza, powinno się zniszczyć i wyrzucić z kraju.
Siłą zajął instytucje, które miały kadencje gwarantujące im niezależność. Aresztuje posłów opozycji, nie przestrzegając międzynarodowych immunitetów. Ostatni raz robił to Putin. Na niewygodnych sędziów nasłał policję z bronią i teraz grozi więzieniem prezes Sądu Najwyższego. Nie wykonuje wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz zupełnie wprost ogłosił, że łamał prawo i dalej będzie to robił. Robi dokładnie to samo, co robi szef każdej grupy przestępczej, który czuje bezkarność. Bezkarność, którą wy mu gwarantujecie. I żeby była jasność, ja nie oczekuję od was, że wy cokolwiek w tej sprawie zrobicie, bo nie macie w tej sprawie żadnych kompetencji. Natomiast chciałbym, żeby cały świat usłyszał o tych podwójnych standardach i o świństwie, za które ponosicie współodpowiedzialność. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnych filmach.